Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Moda na Mazowsze, rozmowy online. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna cyklicznie zaprasza wszystkich Państwa do obejrzenia najciekawszych, najatrakcyjniejszych obiektów i miejsc na Mazowszu, ale dzisiejsza wycieczka to po prostu podróż marzeń. Za oknem lato, za chwilę wakacje, wirus niestety nadal jest obecny i nie wiadomo, kiedy będziemy mogli do samolotów i polecieć tam, gdzie lubimy latać najbardziej, czyli pod Palmy. I okazuje się, że spełnienie marzeń jest możliwe. Dzisiaj zatem zapraszamy na wycieczkę marzeń do największego w tej części Europy wodnego parku rozrywki, do Park of Poland. Witam Panie Marcinie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Te palmy za Panem, to rozumiem, nie jest fototapeta, prawda? Siedzę obecnie w obiekcie i tak naprawdę to, co jest za mną, to jest rzeczywista sceneria, którą nasi goście mogą podziwiać w obiekcie, odwiedzając go jak najbardziej. Super. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli o tym wszystkim porozmawiać, przedstawić Państwu wszystkie atrakcje po kolei. A zanim zaczniemy opowiadać o tym, co za Panem, chciałabym zapytać, jak to się stało, że największy, tak jak powiedziałam, największy wodny park rozrywki w Europie jest u nas w Polsce i to jeszcze tak blisko Warszawy, ale nie w samej Warszawie. Skąd się wziął pomysł na taką inwestycję? Pierwotnym zamierzeniem było zrealizowanie tej kategorii obiektu w centralnej Polsce. Poszukiwania trwały bardzo długo, przygotowanie inwestycji i poszukiwania gruntów. To jest okres od 2009 roku. Było rozważane parę alternatywnych lokalizacji. No i finalnie z uwagi na możliwości skupu gruntu, na możliwości wybudowania tej kategorii obiektu, padło na gminę Mszczonów. Dodatkowo charyzma zarówno włodarza w postaci burmistrza Kurka, jak i władz samorządowych Mszczonowa, czy władz powiatu żyrardowskiego, zdecydowała, że lokalizacja została wybrana właśnie w tym miejscu. Europa Środkowo-Wschodnia z uwagi na możliwość przywitania gości zarówno z Europy Zachodniej, jak i ze Wschodu, jako taki centralny punkt, który da nam jak największy zasięg. Lokalizacja jest faktycznie fantastyczna, dlatego że to jest centralny punkt w Polsce. Najbliżej jest oczywiście z Warszawy i z Łodzi, ale jest to, no cóż, jak z jednej dzielnicy Warszawy do drugiej po przekątnej, tak samo możemy wyskoczyć na wakacje autentycznie pod palmami, tak? Bo te drzewa, to żywe drzewa, z tego co wiem, jest ich blisko 1000. Może Pan coś nam opowiedzieć o tym? Halo, my dzisiaj mamy, ja powiem tak, bo przygotowując się do programu, mieliśmy problemy techniczne z internetem i próbujemy szukać na... No właśnie, internet raz jest u pana Marcina, raz jest u mnie, a rzadko kiedy jest po obu stronach, ale spróbujmy jeszcze raz, słuchajcie. Część słyszałem. Jakby co to przerwiemy i będziemy kontynuować w innym terminie, zupełnie nie wiadomo z czego to wynika, bo mamy pełne zasięgi, a jednak takie czasem psikusy są, że to nie idzie. Pytałam o palmy, ale być może ten internet to ten dach nad panem też niesamowicie. Mamy duże ilości drzew, tak naprawdę niespełna 800 palm naturalnych, które sprowadzaliśmy z różnych części świata. Długa przygoda, tak naprawdę zakup tych roślin odbywał się jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę obiektu. Jest to długa droga, w większości roślin były wprowadzone one z Miami. Kolega z zespołu naszego inwestycyjnego razem z synem właściciela polecieli, tak naprawdę wybierali może nie każde drzewo, ale każde z danego typu szeregu, z danej wysokości, z danego gatunku. Oznaczali te drzewa i one były przygotowywane do
do wysadzenia z gruntu na miejscu, później poddane 6-miesięcznemu okresowi aklimatyzacji po wysadzeniu z gruntu, następnie były transportowane do Rotterdamu, gdzie przechodziły szereg czynności inspekcji sanitarnych Unii Europejskiej, po to, żeby nie wprowadzić żadnych chorób egzotycznych, czy też żadnych insektów egzotycznych do Europy. Stąd proces ponad 20 miesięcy od chwili zakupu do czasu, jak te rośliny do nas trafiły. Przyjeżdżały z Rotterdamu już klimatyzowanymi kontenerami na samochodach, w zależności od wielkości drzew, od 20 do 50 w jednym samochodzie zapakowanych. I tak naprawdę po rozładunku tego samego dnia musiały być wsadzane do donic tutaj na miejscu, po to, żeby utrzymały swoje życie i nie uschły. No i to same palmy. Mamy też dużo storczyków, które widać, i roślinności trochę innych gatunków. No staraliśmy się zachować klimat tego obiektu z uwagi na szkło, z uwagi na dachy przesuwne swego rodzaju tropików, gdzie goście mogą zamiast pojechać na krótkie wakacje właśnie na wyspy egzotyczne, to skorzystać w naszym kraju i naprawdę poczuć się, poleżeć na leżaku i poczuć się, jakby byli na bardzo przyjemnych wakacjach. Wejść do wody, skorzystać z naszej gastronomii, mamy bary w wodzie, gdzie mamy zarówno napoje alkoholowe, niskoalkoholowe, jak i napoje niealkoholowe. Wszystko dla spędzenia bardzo przyjemnie czasu, zarówno w formie relaksacyjnej, jak i w formie dobrej zabawy, bo obiekt jest podzielony na kilka stref, tak żeby każdy zgodził. Bardzo proszę. Właśnie o to chciałam zapytać, bo atmosfera relaksu i tropiku już jest. Wiemy, że jest prawdziwa, nie sztuczna, bo 1000 drzew palmowych ogromnych to nie jest tylko złudzenie, tylko faktycznie przenosimy się po prostu w inny klimat, bo pewnie też jest to największe palmiarium w Polsce, jeżeli mogę takiej nazwy tutaj użyć, nie tylko basen. I pan jest w jednej z dwóch takich, mogłabym powiedzieć, bliźniaczych części tego ogromnego budynku, w których są właśnie baseny i drzewa, tak? Jedna z tych części to jest część służąca do relaksu, druga do zabawy dla rodzin. Jakbyśmy tak uporządkowali, dla kogo, jakie są atrakcje w Park of Poland? W części rodzinnej, w części rozrywki i zabawy, która się nazywa Jamango, mamy, poczynając od szaleństwa, 32 zjeżdżalnie. To jest oddzielna część budynku, która jest dedykowana tylko i wyłącznie zjeżdżalniom. I znajduje się tam również wielopoziomowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży. I tam jest szaleństwo, to jest obiekt, ta część obiektu jest bez dostępu światła dziennego. Mamy tylko sztuczne oświetlenie, kolorowe zjeżdżalnie. Szaleństwo, zabawa, naprawdę pierwsze dni po otwarciu pokazały nam, że jest to bardzo duże zainteresowanie naszych gości było w kwestii skorzystania z tej części budynku. 32 zjeżdżalnie, ja mogę zadać pytanie, 32 zjeżdżalnie, czy to się da w ciągu jednego dnia zaliczyć? To się da zaliczyć w ciągu jednego dnia, ale tak naprawdę zalecamy i nie czysto marketingowo, zalecamy wizyty nie krótsze niż 4 godziny, żeby na spokojnie skorzystać przy dużym obłożeniu obiektu, a trzeba powiedzieć, że jednocześnie jesteśmy w stanie przyjąć do 10 tysięcy osób. Tak naprawdę do skorzystania z atrakcji trzeba też i poczekać w kolejkach, więc 2 godziny na pewno nie wystarczy, cały dzień jest wystarczający na skorzystanie ze wszystkich atrakcji, ale my polecamy dłuższe pobyty z uwagi na to, że też zapewniamy, co prawda nie zdążyliśmy jeszcze tego przed rozprzestrzenieniem się pandemii otworzyć, ale posiadamy już pozwolenie na użytkowanie Santago Village, to jest wioska domków, gdzie będziemy w stanie zapewnić naszym gościom również zakwaterowanie. Okej, czyli mamy tak, największa część do zabawy, to co jest tak naprawdę parkiem rozrywki w pełnym tego słowa znaczeniu, to jest odrębny budynek, 32 zjeżdżalnie. Pogadajmy jeszcze trochę o tych zjeżdżalniach, żeby pozachęcać naszych gości. Ja widziałam, to prawda, nie próbowałam, ale tak mnie korci, ile ma najwyższa?
Jak ona ma długość? Nie wiem, czy to się na wysokość takie mamy, zdalnie rekomenduje, czy na długość? Mamy tak. Budynek, w którym mieszczą się zjeżdżalnie, jest w wysokości 33 metrów. Z klatką schodową i z windami, którymi można dostać się na odpowiednie poziomy, z których startuje się i zaczyna przejażdżkę zjeżdżalnią. Najdłuższa zjeżdżalnia ma ponad 300 metrów i to jest zjeżdżalnia, która wyjeżdża na zewnętrzną część budynku, wjeżdża do części, gdzie jest hol kasowy. Tam jest część przezroczysta, czyli goście oczekujący na zakup biletu widzą przejeżdżające osoby w zjeżdżalni. I ta zjeżdżalnia z powrotem wraca do części, gdzie znajdują się pozostałe, tam gdzie był start. Mamy zjeżdżalnie, które są wyścigami do 8 osób jednocześnie, zjazd na matach na brzuchu twarzą w dół. Mamy zjeżdżalnie pontonowe i mamy zjeżdżalnie ekstremalne, które zaczynają się w kapsułach, gdzie jest zapadnia, zapada się podłoga i następuje automatyczny zjazd w dół. Tak naprawdę jedna z nich jest z zakrętami, druga jest w postaci swobodnego spadku. Praktycznie niecałe półtorej sekundy przejazd tą zjeżdżalnią trwa. Także taki już bardzo ekstremalny zjazd. Taki ekstremalny spadek to trochę tak jak taki skok po prostu prosto do wody. Zjazd jest prawie pionowy, ten kąt jest ustawiony na tyle, żeby jeszcze plecy przylegały do tej zjeżdżalni, a nie żeby spadać swobodnie, to mogło być niebezpieczne. Więc zjeżdżalnie są projektowane, żeby nie dla osiągania prędkości, tylko są projektowane po to, żeby zachować parametr przeciążenia oddziaływanego na ciało ludzkie. I to przeciążenie nie może być większe niż dwuipółkrotność przyspieszenia ziemskiego i tego nie można przekraczać, więc jakbyśmy ekstremalnych przejażdżek i atrakcji nie wymyślili, to w przypadku zjeżdżalni musimy się tego trzymać, ale wydaje mi się, że jest to wystarczające i widząc minę naszych gości, którzy korzystali już z tych atrakcji, raczej byli zadowoleni. No to zatyka dech w piersi od samej opowieści, a jak sobie wyobrażę, jak tam miała skoczyć, to naprawdę to jest akt odwagi. A proszę powiedzieć, czy jest jakaś taka zjeżdżalnia, która różni wasze miejsce od innych tego typu? Czy jest coś takiego, czego nie ma gdzie indziej? Znaczy przede wszystkim długość tej najdłuższej zjeżdżalni jest charakterystyczna. Tak naprawdę parki wodne i parki rozrywki starają się prześcigać w bądź wysokość atrakcji, bądź długość tego rodzaju atrakcji. Dla nas co jest charakterystyczne, to mamy jakby jest ilość tych zjeżdżalni również. To znaczy całkowita długość wszystkich rur zjeżdżalni wynosi 3,5 kilometra. Więc to pokazuje skalę, gdzie w jednym miejscu można skorzystać z wielu zjeżdżalni i każda charakteryzuje się innego rodzaju atrakcją i wrażeniami, z którymi gość się spotyka u nas. Mamy zjeżdżalnie, które poza grawitacyjnym spadkiem w dół posiadają również punkty unoszenia, gdzie są streamery, takie wody, unoszą nas do góry. To jest dosyć nietypowe i nie jest powszechnie stosowane. Drugie, co jest dosyć ważne, że my żeśmy upakowali tą ilość zjeżdżalni i złożoność ich, bo nie posiadamy tylko rur czystych, takich zamkniętych tub. One przechodzą z tub zamkniętych w tuby półotwarte, mają sfery olbrzymie 12-metrowej średnicy, gdzie człowiek się ślizga w środku. To było projektowane wszystko w trójwymiarowym modelu i zamknięte w zewnętrznej bryle budynku i nie jest to stricte na zewnątrz. Są parki wodne, które posiadają takie ilości zjeżdżalni, ale nie w sposób tak skompresowany w jednym miejscu i zróżnicowany. To potwierdza moje wrażenie, jak pierwszy raz weszłam do budynku, to jeszcze chyba było na budowie, to wszystko wyglądało jak takie, jak czasem są nitki skłębione, włóczki, takie poplątane nitki po prostu jedna przez drugą, wielokolorowe i właśnie wepchnięte do jednego pomieszczenia i każdy z nich jest zjeżdżalnie. To nieprawdopodobne wrażenie. Tak, to pakowa. Ale one są niezwykle atrakcyjne, bo te prawda, jak tam dobrze zapewne, że to jest nie tylko zjeżdżalnie, ale w ogóle cały wystrój tego miejsca, to jest jedna wielka zabawa.
To jest pomieszczenie dosyć ciemne, bo sam charakter jakby przyjemności i zabawy nadają. Zjeżdżalnie są, każda z nich jest innej kolorystyki. Są i pasy, są i wzorce ze skóry węża. Także jest tam bardzo kolorowo. Dodaliśmy do tego sztuczne oświetlenie, żeby wyłonić jakby te barwy i ten charakter zabawy w tym miejscu. Abstrahując od samych zjeżdżalni, jest jeszcze też kolorowy plac zabaw, gdzie jest wiele elementów, którymi można się polewać. Jest olbrzymie wiadro, które napełnia się wodą i rozchlapuje tą wodę na osoby przebywające czy w samym placu zabaw, czy w jego bezpośrednim sąsiedztwie. No czyste szaleństwo. Tak naprawdę w tym miejscu czyste szaleństwo. I dodatkowy element, który znajduje się również w tej samej części budynku, to maszyna do surfingu, gdzie... No właśnie, o to chciałam zapytać. Gdzie fani surfingu mogą sobie potrenować, mogą skorzystać bez względu na umiejętności. Mamy instruktorów i tak naprawdę osoby, które nigdy nie korzystały z tego rodzaju urządzenia, czy nie surfowały w naturze, mogą u nas próbować się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje. To tyle szaleństwa dla rodzin, młodzieży, dzieci i starszych. Tam to jest strefa dla wszystkich i to jest strefa zabawy. I jak tam już trochę się zmęczymy, to co dalej? Tak naprawdę to jest część tej strefy rodzinnej, która jest związana z takim czystym szaleństwem. Poza tym, co zostało wspomniane przeze mnie przed chwilą, w strefie rodzinnej i w strefie zabawy mamy duży basen z falami, gdzie jest generator fali, gdzie z płytkiej wody można przejść osoby, które są pływające, przechodzą na wodę do 1,80 m głębokości. I mamy co 15 minut uruchamiane seansy z generowaniem fali, gdzie na płytkiej części fala zawija się jak nad morzem, można sobie usiąść i bawić się jak na plaży nadmorskiej, a w głębokiej części swobodnie unosić się góra-dół na fali i w ten sposób korzystać z tego basenu. Mamy dwie rzeki również w tej części, jedną rzekę Przygód, która zaczyna się, to jest rzeka pontonowa na kółkach, gdzie wpływamy do części jasnej, gdzie mamy naturalne światło, do części, która jest zaciemniona, tam są skarby piratów, tam są przez artystów zrobione elementy trupich czaszek, kości, więc wpływamy do jaskini, gdzie powoli przepływając możemy obserwować malunki i skały, które zostały tam zrealizowane, po czym wracamy z powrotem do części jasnej. To jest jedna z rzek. W ramach basenu zewnętrznego, stricte zewnętrznego, ale czynnego przez cały rok, mamy leżanki w tej strefie z masażami dla całego ciała, mamy dysze, takie deszczownice do masowania karku, całych pleców. I mamy dziką rzekę, w której jest bardzo wartki strumień wody. No i tam też jest bardzo dużo zabawy. Przez to, że strumień jest naprawdę wartki, to widzieliśmy, że bardzo dużo gości z uśmiechem na twarzy poddawało się temu strumieniowi i pływało sobie i korzystało w nieskończoność pętlę za pętlą, pływając w tym miejscu. W tej strefie również duże jacuzzi. Proszę. Chciałam się zapytać, czy to, że basen jest zewnętrzny i czynny cały rok, to znaczy, że ta woda w nim jest trochę cieplejsza niż normalnie w basenie? My we wszystkich basenach staramy się utrzymywać temperaturę i tak systemy nasze są przygotowane, że możemy grzać wodę w basenach do 32 stopni. Także nie mamy dużego zróżnicowania temperatury wody w basenach. Przyjmujemy, że mamy ciepłą wodę, taką jak w tropikach i nie baseny sportowe charakteryzują się tym, że woda może być trochę chłodniejsza z uwagi na chłodniejsza. To, że się poruszamy, pływamy, sami wydzielamy trochę energii, a tutaj dużym zamierzeniem jest tak naprawdę komfort użytkowników. Nie chcemy, mamy doświadczenia z innych obiektów, że goście się skarżą na zimną wodę w obiektach i przyjęliśmy temperaturę na poziomie 30-32 stopnie. Okej, czyli jest to komfortowa temperatura do tego, żeby przebywać w basenie, także jak na dworzu jest zima, bo tak. Myślę, że kontrast listopadowy tego rozświetlonego wnętrza z palmami i ciepła
ciepła, jakie panuje w środku tropikalnego, w listopadzie musi robić jeszcze większe wrażenie niż teraz. Ten basen za panem, to jest ten basen z falą, czy to jest ten relaksujący? To jest basen w strefie drugiej naszego obiektu. To jest strefa 16+, strefa bez dzieci i bez młodzieży do 16 roku życia. I to jest strefa czystego relaksu, w której mamy za mną, widzicie Państwo, basen relaksacyjny dużej powierzchni z częścią i wewnętrzną, i zewnętrzną, z dwoma barami w wodzie i z szeregiem różnego rodzaju masaży. Masaży pleców, masaży pośladków, masaży łydek, masaży lędźwi, gdzie można się przemieszczać z miejsca na miejsce i wypoczywać. Basen niegłęboki, 1,30 m. U nas nie ma basenów pływackich. Wszystkie baseny są basenami stricte relaksacyjnymi. Okej, czyli mamy strefę dla rodzin i strefę rozrywkową. To są zjeżdżalnie i rzeki i basen z falą i też jest część już tylko przeznaczona dla dorosłych, bo tak bym ją powiedziała, 16+, gdzie mamy więcej dzieci, relaksu i spokoju i to jest ta część za panem. I także ogromne saunarium i spa, prawda? To też jest jakby absolutnie na skalę światową unikat. W strefie tej relaksacyjnej, poza tym basenem za mną, mamy jeszcze baseny mineralne z różnego rodzaju solankami, zarówno woda słona, jak i baseny siarkowe, baseny litowe, basen potasowy. To jest w tej drugiej strefie. A jeśli chodzi o saunarium, różnego rodzaju sauny, sauna fińska, łaźnie parowe, mamy wioskę egipską, mamy saunę Marediwy, coś co wyróżnia nas poza skalą, jako nietypowe, mamy kabinę śnieżną, gdzie generujemy bardzo przyjemny sztuczny śnieg, ale po saunowaniu w wysokich temperaturach możemy bardzo przyjemnie w temperaturze minus 12 stopni natrzeć śniegiem. I mamy prysznic z chłodną wodą, również po saunowaniu w postaci olbrzymiego kwiatu, gdzie z liści tego kwiatu spływa woda i można się zahartować bądź orzeźwić po saunowaniu. Apetyt to już chyba mają wszyscy, którzy słuchają na tę atrakcję. Zacieramy ręce, kiedy będzie można pojechać, bo można powiedzieć, że mieliście trochę pecha, tak? Jakby ile par... Około 3 tygodni, prawda? I później niestety pandemia spowodowała to, żeśmy się zamknęli. Tak naprawdę, tak. 3 tygodnie obiekt funkcjonował i abstrahując od wytycznych, tak naprawdę już i powiatowy inspektor sanitarny z uwagi na ograniczenia w zgromadzeniu się ludzi, zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby obiekt zamknąć, można powiedzieć, tuż po otwarciu, pani. Tak jest, jakby nie zdążył się rozpędzić. To takie trochę można powiedzieć jest pilotażowe otwarcie, w związku z tym rozumiem, że za chwilę będzie otwarcie już to właściwe i mam nadzieję bez domknięcia, bo jest decyzja, że 6 czerwca będzie można otwierać już tego typu obiekty. Rozumiem, że przy tej skali to się nie dzieje z godziny na godzinę. To nie jest tylko decyzja, otwieramy drzwi i ruszamy, tak? Jakby trzeba parę rzeczy jeszcze zrobić w międzyczasie. No, przyjęliśmy z dużym optymizmem, jakby wszyscy tutaj czekali na tą decyzję i jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z decyzji, że 6 czerwca można otwierać obiekty tej kategorii. Natomiast czekamy cały czas jeszcze na wytyczne głównego inspektora sanitarnego, w zależności jakie szczegółowo obwarowania i obostrzenia czy zalecenia dla funkcjonowania tego rodzaju obiektów zostaną wydane. Będziemy reagowali. W zapleczu szykujemy się i przygotowujemy obiekt do pełnego otwarcia. Planujemy zrobić to jak najbardziej w czerwcu i nie odwlekać tego otwarcia na lipiec. Natomiast jaki to będzie konkretny dzień, będziemy na pewno informować zarówno w mediach społecznościowych, jak i w prasie o tym, żeby nasi goście się dowiedzieli z wyprzedzeniem. Ale czekamy jeszcze na trochę szczegółów. Jak te szczegóły poznamy i my, to będziemy mogli się wtedy konkretnie ustosunkować co do daty sztywnej, kiedy to otwarcie ponowne nastąpi. Okej, czyli jakby wiemy kierunkowo, że to będzie czerwiec. No, można to prawie z pewnością założyć, jeżeli nic z epidemią się nie wydarzy. Rozumiem, że ten czas to był też taki dobry czas, żeby po tych 3 tygodniach, kiedy
pierwsi goście przyszli, że mogliście Państwo jeszcze dopiąć tak jakby dodatkowo, dodatkowe szczegóły po tych 3 tygodniach użytkowania. Ja się też chciałam zapytać od razu o plany na przyszłość, bo wiem, że część basenów zewnętrznych jest jeszcze odgrodzona, macie plany w stosunku do jeziora, rozbudowy hoteli. Jak widzicie przyszłość? Jak to będzie zorganizowane? Odniosę się wpierw do tej pierwszej części Pani wypowiedzi, to znaczy tego dokończenia czy też dopieszczania. Tak naprawdę bez względu na to, czy to było tuż po otwarciu, czy to będzie za chwilę dalej, czy tak słuchamy opinii naszych gości i jeżeli te opinie zaczynają być powtarzające się, to staramy się reagować natychmiast i oczywiście wykorzystaliśmy ten czas, żeby pewne elementy dodatkowe wdrożyć, bo obiekt jest dla gości, a nie dla nas, osób tutaj pracujących i to oni mają być zadowoleni ze skorzystania tego obiektu, więc jak najbardziej poprawiliśmy pewne rzeczy, które mogły być niezbyt komfortowe dla niektórych z naszych ludzi. W kwestii przyszłości, kończymy pracę na terenie zewnętrznym i nie jest to wynikiem tego, zarzucano nam, że budowa się nie skończyła, otworzyliśmy obiekt, nie jest to wynikiem tego, że my prac nie skończyliśmy. Mieliśmy etapowane pozwolenie na budowę i uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie etapu pierwszego, czyli to, co znajduje się w zamkniętej bryle obiektu, a cały teren zewnętrzny, z tym zabaw zewnętrznym dla dzieci, z boiskami, z tartami, z leżakami na terenie zewnętrznym, to planujemy udostępnić naszym gościom w okresie wakacyjnym i nadal jeszcze nad tym pracujemy. Przyszłościowo obiekt sąsiaduje z zakupionymi przez nas gruntami, które były wcześniej kopalnią żwiru i piasku. Udało nam się nabyć te tereny i planujemy zagospodarować, to jest 82 hektary wody, planujemy zagospodarować te tereny na sporty wodne, nie motorowe, spokojne, żaglówki, kajaki, rowery. Jest wyspa na tym zbiorniku, więc jest również plan, żeby połączyć tą wyspę mostkiem i zrealizować kawiarnię na tej wyspie. To bezpośrednie sąsiedztwo tutaj samego Santago wodnego. Wcześniej wspomniałem, że zrealizowaliśmy Santago Village, bo taka jest nazwa wioski domków. To jest 92 domki w pełni wykończone, wyposażone, z kuchnią, z ubikacją, gotowe do zamieszkania każdy przez 4 osoby. Klimatyzowane, grzane zimą, więc dla całorocznego pobytu. Niestety z uwagi na pandemię uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie, ale nie udało nam się tego otworzyć przed ograniczeniami. Mamy w planach przyszłościowych i pracujemy już nad dokumentacją rozbudowy tej wioski po kolejne 90 domków. W trakcie projektowania jest hotel, gdzie hotel będziemy dzielić inwestycje na 2 etapy. W pierwszym etapie hotel trogwiazdkowy, 230 pokoi, w drugim etapie hotel 5-gwiazdkowy i 100 pokoi w tym hotelu gwiazdkowym. Dalsze plany nasze były zawsze precyzowane. Tak, bardzo proszę. Ja chciałam podziękować za to doprecyzowanie, bo jeden tutaj z panów zapytywał właśnie pan Jan, czy plac budowy na zewnątrz jest nadal, bo zewnętrzny basen był ogrodzony jakimś metalowym ogrodzeniem i stąd ja zadałam pytanie właśnie o inwestycje. Rozumiem, że jest szansa, że w lipcu tego już jakby nie będzie, chociaż z punktu widzenia samej inwestycji, bezpieczeństwa i zakończenia budowy, to wszystko jest zakończone w pierwszym etapie i można korzystać. Wynika to z tego, że trzeba zrobić część prac na zewnątrz jeszcze i po prostu potrzebny jest czas, żeby to dokończyć. My przeszliśmy jakby pełny proces formalny odbioru inwestycji i dopuszczenia do użytkowania, poczynając od straży pożarnej, przez powiatowego inspektora sanitarnego, poprzez nadzór budowlany i wszystkie procedury zostały dochowane, uzyskaliśmy dokumenty dopuszczające obiekt do otwarcia. Ten może komuś niepodobający się płot oddziela tak naprawdę część funkcjonalną obiektu
od terenu, który jeszcze podlega zagospodarowaniu, terenu zewnętrznemu, po to, żeby goście z tych basenów, które zaczynają się wewnątrz obiektu, a tak naprawdę wychodzą na teren zewnętrzny, żeby nasi goście nie wychodzili na teren, który jest jeszcze dla nich niegotowy i nie miał być gotowy w zamierzeniu w tym etapie. To planujemy otworzyć na okres wakacyjny i to ogrodzenie wtedy na pewno zniknie. Okej, to jest właśnie super wyjaśnienie i jest bardzo też uspokajające. Mi tutaj na czacie też pojawiają się pytania dotyczące samego rozliczenia inwestycji, ale ze względu na charakter tego programu, który my mamy, on jest marketingowy, mamy zapraszać gości i pokazywać tego, jak z tego obiektu można korzystać, to ja myślę, że będą inne fora, na którym będzie można te pytania Państwu jako głównemu inwestorowi zadać, a my jednak wracamy do parku, do palm i do tego, co można robić i do zabawy, bo po to się tutaj spotykamy. Nie powiedzieliśmy jeszcze, że dach, pod którym pan siedzi, to on się całkowicie otwiera. Mamy dwa tego rodzaju dachy, to znaczy zarówno w strefie Jamango nad basenem z falami, jak i w strefie Relax nad tym dużym basenem relaksacyjnym. To są dwie kopuły o rozpiętości 40 metrów, długości prawie 60 metrów, które jesteśmy w stanie otworzyć po to, żeby... W sumie to jest kilka zamierzeń tego rodzaju rozwiązania. Pierwsze i główne zamierzenie to jest korzystanie i przyjemne korzystanie naszych gości w bardzo dobrych warunkach pogodowych, gdzie tak naprawdę otwieramy obiekt tak, jakbyśmy jednak nie byli obiektem zamkniętym, tylko obiektem zewnętrznym. Gdzie można wtedy spędzić... faktycznie jesteśmy na słońcu, prawda? Przy takiej pięknej pogodzie. Jesteśmy na słońcu, gdzie można leżeć w basenie i jednocześnie się opalać. Tak. Można tak przyjąć, można się opalać, bo ten dach swoją rozpiętością i swoją długością gabaryty basenu. Zamierzeniem kolejnym, ponieważ staraliśmy się projektować od samego początku ten obiekt z dochowaniem wszelkich norm ochrony środowiska, a wręcz przewyższając, to znaczy, żeby ten obiekt był jak najmniej energochłonny, jest fakt, że po otwarciu tego dachu, nawet stopniowym, a nie całkowitym, my zatrzymujemy całkowicie wentylację mechaniczną i dopuszczamy świeże powietrze bezpośrednio z atmosfery, przez co zużywamy o wiele mniej energii elektrycznej w obiekcie. I to jest jakby dodatkowy aspekt, który ma też czynnik dla nas ekonomiczny, a dla środowiska jesteśmy proekologiczni również. Okej. Jak mowa jest o ekologii, to myślę, że może to jest dobry moment, żeby zapytać o wodę, dlatego że no, wszyscy widzimy już zmiany klimatyczne gołym okiem i ta część Mazowsza, no, ona powoli pustynnieje, tak trzeba powiedzieć. Dłuższe okresy suszy to już jest coś, co się zdarza właśnie w tym w szczególności. I ja mam pewien dysonans, jak pójść bawić się do takiego parku uciech pełnego wody w momencie, jak mam ograniczenie związane z podlewaniem ogródka. W jaki sposób wygląda obieg wody i jak może mi pan dać komfort tego, że ja będąc u was w basenie, no jakby jestem przyjazna środowisku po prostu. Zacznę od kwestii formalnych może, a później kwestie techniczne. Formalnie proces analizy środowiskowej dla tego obiektu, który uwzględniał zarówno gospodarkę wodno-ściekową, emisyjność jeśli chodzi o spaliny, emisyjność jeśli chodzi o hałas, szereg aspektów związanych z ruchem samochodów na parkingu. Ta analiza środowiskowa wspólnie z administracją państwową trwała rok przed rozpoczęciem budowy, gdzie musieliśmy wdrażać szereg badań ornitologicznych, faunę i florę lokalną i przez to wszystko przebrnęliśmy. I trzeba sobie powiedzieć jedno, nie ma inwestycji, bez względu na to, czy to będzie dom jednorodzinny, czy to będzie inwestycja naszej skali, czy wysokościowce, które znajdują się w dużych miastach, która nie wpływa na środowisko. Ważnym jest, żeby zrealizować inwestycję, która wpływa normatywnie na środowisko.
my staraliśmy się te normy środowiskowe, które są wprowadzane przez Unię Europejską, one są coraz bardziej restrykcyjne rok do roku, zarówno jeśli chodzi o emisyjność ciepła z obiektu, jeśli chodzi o zużycia właśnie wody. My mamy okres akurat i nie tylko nas dotyka tutaj w kraju, ale ogólnie w Europie okres suszy jest mocno dotykający nie tylko nasze społeczeństwo. Odpowiadając na potrzeby wodne i gospodarkę wodną, mamy dwa własne ujęcia. Ujęcie głębinowe i mamy ujęcie wody termalnej. Ujęcie wody termalnej wdrożyliśmy to dodatkowo, nie było to planowane na pierwotnym etapie rozpoczęcia inwestycji. Ono jest w dwóch celach. Ograniczeniu zużycia gazu na potrzeby ogrzewania kubatury obiektu i wody w basenach, a po drugie tą wodę pozyskaną z odwiertu termalnego z uwagi na, mówiąc wprost, niskie zasolenie, czy niską mineralizację, my uzdatniamy i wprowadzamy do całego obiektu do wykorzystania. To już daje swego rodzaju oszczędności, bo większość zakładów geotermalnych, gdzie jest woda słona, tą wodę trzeba z powrotem zatłaczać do gleby. Ponadto w samym obiekcie mamy szereg systemów, które pozwalają na zaoszczędzenie ilości wody zużytej. To znaczy mamy recyrkulację, mamy woda z prysznicy, po nanofiltracji jest wprowadzona z płuczki. To samo dotyczy podlewania terenów zielonych. Nie będziemy pozyskiwać cały czas świeżej wody na wszystkie potrzeby wodne, tylko staraliśmy się to zbilansować tak, żeby jak najmniej tej wody pobierać. Trzeba też wziąć pod uwagę, że woda w basenie w dużych ilościach z uwagi na to, że obiekt jest duży, do pierwotnego i pierwszego napełnienia basenów jest potrzebna w dużych ilościach, ale później ta woda cyrkuluje może nie w obiegu zamkniętym, że cała objętość jest cyrkulowana, ale naprawdę niewielka ilość jest dopuszczana. Do 5% jest dopuszczana świeżej wody, a pozostała część jest w obiegu filtrowana, ozonowana, chlorowana po to, żeby uzyskać parametry zgodne z rozporządzeniem. Okej, czyli jeżeli jedna osoba, ja idę do was na basen na cały dzień, to macie szacunki, ile ja tej wody tak naprawdę zużyję? Będąc w Polsce, to posłużę się Kowalskim statystycznym, od 80 do 120 litrów wody. Uwzględniając potrzeby wody na... Uwzględniając zapotrzebowanie na ten udział świeżej wody w basenie, na wodę pod prysznicem, na wodę w ubikacji, na wodę, która jest potrzebna również w gastronomii, więc to jest całkowity bilans i statystyka dla tej kategorii obiektów, dla zużycia przez jednego gościa, to jest między 80 a 120 litrów podczas wizyty przez jedną osobę. I to odpowiada właściwie tej ilości wody, którą zużywamy pod prysznicem w domu. Być może nie tym najkrótszym, tylko średnim, ale taka jest podawana też wielkość prysznicowej osoby. I to jest bardzo mało, to bym chciała powiedzieć. To jest taki argument, który przekonuje mnie bardzo do tego, że mogę bezpiecznie dla środowiska korzystać z waszych usług i przyjęłam te informacje z ogromną ulgą, dlatego że to jest ważne nie tylko dla mnie, ale dla wielu osób, żeby to robić. No, w zestawieniu na przykład z kilogramem mięsa, którego uzyskanie to są dziesiątki tysięcy litrów wody, tak, żeby zjeść hamburger, to faktycznie to super, to jest jakby duży plus. Serdeczne dziękuję za wyjaśnienie. Te pytania pojawiają się wielokrotnie z uwagi na skalę obiektu i każdy ma wrażenie, że jakby duża ilość gości, które mogą skorzystać z tego obiektu, czy też duża ilość wody w basenach, w zjeżdżaniach powoduje, że my tą wodę marnotrawimy, czy pobieramy ją i zrzucamy do oczyszczalni ścieków i nie zagospodarowujemy jej jak należy. Minimum potrzeb, które należy spełnić po to, żeby też zachować warunki sanitarne. Dbamy o dobro i bezpieczeństwo naszych gości, nie tylko jeśli chodzi o bezpieczeństwo w kąpieli czy w poruszaniu się w naszym obiekcie, ale również jeśli chodzi o bezpieczeństwo wynikające z czystości wody basenowej, jak i wody świeżej.
To dobrze, że cieszę się, że takie pytania są zadawane, bo znaczy, że świadomość w narodzie wzrasta. Cieszę się, że inwestor tak na to odpowiada, że możemy się z tego cieszyć, ale dochodzimy powoli do kwestii tego bezpieczeństwa sanitarnego. Państwo otwierać obiekt jednak po zagrożeniu wirusem COVID-19. Dobrze byłoby powiedzieć, poinformować, w jaki sposób zapewnicie bezpieczeństwo gościom i czy korzystanie z basenów jest bezpieczne. Czy mamy już oficjalne dokumenty głównego inspektora sanitarnego od nas, kraju, z Europy i ze świata ogólnie, które mówią o tym, że sam COVID nie jest rozprzestrzeniany poprzez wodę, zarówno basenową, jak i wodę świeżą, bez względu na to, czy to będzie pod prysznicem, czy podczas mycia rąk w ubikacji i tak dalej, on się przenosi w powietrzu. Jest wręcz dokument, który mówi, że po to, żeby utrzymać parametry wody w basenach, nie ma żadnej potrzeby, żeby modyfikować układy uzdatniania wody basenowej, czyli to, co do tej pory było stosowane, jest wystarczające, żeby zapewnić bezpieczeństwo gości w wodzie. To, z czym będziemy musieli się zmierzyć, tak jak wszyscy muszą się zmierzyć w dniu dzisiejszym, to bez względu, jakie będą szczegóły tego dokumentu, na który czekamy, liczymy się z tym, że dystans społeczny będzie musiał być dochowany, że dezynfekcja powierzchni, które mogą być dotykane przez naszych gości, będzie musiała następować regularnie, że szafki ubraniowe będą musiały być dezynfekowane, że leżanki, na których nasi goście będą spędzali wolny czas, po każdym użyciu będziemy musieli dezynfekować. Nie mamy tego dokumentu, ale znając charakter obiektu i sposób jego wykorzystania, jego funkcjonalność, trochę jakby nastawiamy się, z czym możemy się spotkać, po to, żeby goście czuli się komfortowo i po to, żeby mieli pewność, że przychodząc do nas do obiektu, to ryzyko zarażenia się jest zminimalizowane, bo nie mówimy w tej chwili o tym, że na ulicy możemy również się zarazić, mijając się z osobą, czy gdzieś spotkając się w sklepie, która jest nosicielem koronawirusa. Wszyscy starają się to ryzyko zminimalizować. No i my tych wszelkich starań będziemy dopełniać w naszym obiekcie. Już zaczęliśmy cykl szkoleń dla naszych pracowników po to, żeby byli świadomi, jak reagować w sytuacjach, które dają do myślenia. Także przymierzamy się do otwarcia na poważnie i z pełną odpowiedzialnością. Świetnie. I blisko, i wakacje marzeń, i palmą, i niedługo będzie otwarcie, więc to są same plusy i przyjaźnie dla środowiska. Proszę jeszcze powiedzieć, jakie macie rodzaje biletów, jak je najlepiej kupić, jak to wygląda? My mamy bilety podzielone na strefy obiektu, które zostały wspomniane, czyli Jamango, Relax i Saunaria. I to jest zróżnicowanie cenowe, najtańszy bilet Jamango, trochę droższy bilet Relax, najdroższy bilet Saunaria, który daje możliwość wykorzystania już całego obiektu. No i mamy bilety, które są podzielone na czasookresy godzinowe i możliwość skorzystania z całego dnia. Polecamy dla osób, które mają dużo czasu, korzystanie z całodniowych biletów. Wydaje nam się, że one są optymalne z punktu widzenia finansowego versus czas poświęcony w obiekcie. Jak cały dzień tam w tej wodzie człowiek szaleje, to może też coś zjeść, prawda? Macie tam restaurację, jedną, dwie, jak z obiadem? Mamy restauracje i punkty gastronomiczne. Mamy kuchnię polską, mamy kuchnię włoską, mamy kuchnię amerykańską. Jest snack bar w części ze zjeżdżalniami, mamy 4 bary w wodzie. Przymierzamy się do otwarcia restauracji à la carte i sushi. Okay. Czyli cały dzień można spędzić. Dodatkowe argumenty, żeby tam być cały dzień faktycznie, bo cały dzień można spędzić. Zapraszamy jak najbardziej, nawet dłużej niż na dzień, korzystając również z Santiago Village. To jest bardzo ważne. Ja podkreślam, bo to są domki. Dzisiaj jakby domki są atrakcyjnym miejscem, gdzie chcielibyśmy spędzać wakacje, bo zachowują pewną właśnie dystans społeczny. No to nie hotel, tak, tylko mamy pewną odrębność, więc mam nadzieję, że też u Państwa dostępne.
jeszcze pan chciałby coś dodać na koniec na temat Parków Poland albo coś, o co nie spytałam, a co jest dla naszych gości? Myślę, że zapraszam wszystkich naszych gości. Będziemy na dniach informować o konkretnej dacie otwarcia obiektu. Proszę o monitorowanie mediów społecznościowych, gdzie będziemy to ogłaszać. Zapraszamy, biorąc pod uwagę, że możliwość korzystania w tym roku z wycieczek zagranicznych wydaje nam się, że będzie mocno ograniczona. Nie wszyscy z tego skorzystają, biorąc pod uwagę ryzyko rozprzestrzeniania się. Naprawdę można skorzystać z naszego obiektu jak w tropikach. I do zobaczenia. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Ja dodam jeszcze, że na pytania Państwa, którzy zadawali pytania na czacie, które nie były związane bezpośrednio z dzisiejszym tematem naszej rozmowy, otrzymają Państwo odpowiedzi od osób, które są do tego uprawnione w późniejszym terminie, także one nie pozostaną bez odpowiedzi na pewno. Natomiast my dzisiaj żeśmy się zajmowali tą marketingową stroną. Ja bardzo dziękuję za prezentację obiektu. Dziękuję, bardzo czekam na otwarcie, także się tam zjawię prywatnie. Zapraszamy wszystkich. Bardzo się cieszę, że takie miejsce jest w Polsce. Gratuluję takiej inwestycji, która mam nadzieję będzie naprawdę ogromną atrakcją, nie tylko dla naszego regionu, dla Mazowsza, ale w ogóle dla Polski. Także dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję.